Nie wiem jak większość z was, ale ja mam problemy z akceptowaniem większości moralnych zasad społeczeństwa, które jest poza tą salą. Jak zakładaliśmy ten zespół kilkanaście lat temu, to naszym głównym założeniem nie było to, żeby wkurwiać kogoś, żeby kogoś prowokować do negatywnych myśli. Ale założyliśmy ten zespół po to, żeby kwestionować zasady, w których się wychowywaliśmy. I tak naprawdę czujemy, że ten zespół ma wartość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia. I wierzę głęboko, że mamy cały czas. I cieszę się. Niezwykle mnie cieszy to, że na tej sali jest wiele osób, które były aktywne w tej scenie, powiedzmy, hardkorowej, punkowej, kiedy zaczynaliśmy, obojętnie czy ten zespół, czy zespół poprzedni. I te osoby cały czas hołdują tym zasadom, wierzą, że one mają sens. Więc ten kawałek jest dla tych wszystkich, którzy postrzegają to życie według tych zasad jako pewną ścieżkę życiową, a nie tylko etap młodości. Nie chcę brzmieć pompatycznie ani naiwnie, ale naprawdę mam szczerą nadzieję, że za następne kilkanaście lat spotkamy się w bardzo podobnym gronie i będziemy się cieszyli takimi momentami jak ten. Come on!